Cześć, przedstaw nam się. Cześć, nazywam się Małgosia Paliwoda, pracuję w poradni Monar w Gdańsku jako psycholog. Czego się nauczyłaś podczas praktyki w ramach programu ECET? Czym on dla Ciebie był? No, był dla mnie źródłem wyjątkowo ciekawych inspiracji, zebrałam fajne doświadczenia. Nauczyłam się, jak nasi koledzy za granicą postępują z osobami, które popadły w różne terapie i problemy życiowe, a przede wszystkim w uzależnienia. Jaką dobrą praktykę podpatrzoną w organizacji partnerskiej, do której pojechałaś, uważasz, że należałoby zaimplementować w strukturach monarowskich? Ja pracuję w poradni i zauważyłam, że nasi włosy koledzy i włosy koleżanki długo przytrzymują pacjentów w poradniach, zanim skierują ich do ośrodków stacjonarnego leczenia, do społeczności terapeutycznej i uważam, że to jest cenne i wartościowe, ponieważ w ten sposób możemy unikać rotacji pacjentów w społecznościach. Także chciałabym, żeby nasza poradnia stworzyła podobny program motywujący ludzi do uczestnictwa w społeczności terapeutycznej, tak aby oni byli bardziej przygotowani, kiedy chcą się leczyć w ośrodku. A co byś powiedziała młodym ludziom, tak żeby uchronić ich przed zgubnym wpływem nałogu? Przede wszystkim, żeby unikali nudy. Najważniejsze. To jest najważniejsze moim zdaniem. Dziękuję.